Korzystamy z pięknej pogody, korzystamy z tego, że rynek cieszyński po rewitalizacji, jak widać, jest naprawdę imponujący. No a że produkt lokalny, no, aż się prosi, żeby go zakupić, więc tak właśnie uczyniłem. Nie jest tego zbyt dużo, bo jednak trzeba dbać o zdrowie i o kondycję, prawda? Więc spróbować jak najbardziej, zachęcam je wszystkich bardzo serdecznie do pysznych wyrobów. Zachęcamy też do spacerowania po naszym wspaniałym cieszyńskim rynku. Dziewczyny sobie tam pierniczki znalazły, coś słodkiego. No i co jeszcze znalazły ciekawego? Takie rękodzieło, taka po prostu robota szydełkowana chyba to jest. No bardzo fajnie. Niby w starym stylu, ale jest to nowoczesne takie wykonanie. Damy sobie właśnie te wszystkie atrakcje świąteczne. Święta Wielkanocne to przede wszystkim taki czas odpoczynku, troszkę refleksji. Troszkę wspomnień, odwiedzin najbliższych. Należy sobie podtrzymywać te tradycje rodzinne. Zaczynają się już dekoracje, takie typowe pod koszyczki do domu, jakieś takie typowo na prezenty do dzieciaczków, więc z tym klienci najczęściej do nas przychodzą. Wykonujemy wszystkie rzeczy i ozdoby z drewna, więc mamy i pudełeczka, i jakieś dekoracje do powieszenia na gałązkach, jakieś drobne upominki typu magnesy, lampiony, pudełka. Same nasze zajączki, które są i stojące, i do powieszenia. To jest jeden z mniejszych, jest większy, metrowy, do ogródka jak najbardziej, wesoły, zaraz będzie ogródek. Na pewno nie są to takie przygotowania jak do Święta Bożego Narodzenia, ale myślę, że każdy jakąś drobną rzeczą chce sobie zasygnalizować ten dzień, żeby był taki inny niż powszechna niedziela czy tam powszechny dzień. Święta z rodzinnością, z tym śniadaniem wielkanocnym, wspólnym, co myślę, że nas ma łączyć. A tego nam chyba trochę tak ostatnio trochę brakuje, no to przede wszystkim z tym. No jestem zmartwychwstaniem, jestem wierząca, więc wierzę bardzo w to zmartwychwstanie, no więc niech to są radosne święta Wesołego Alleluja.